Następny element skrzyżowania ulicy Niezapominajki. Do ulicy Niezapominajki przewidziano powstanie lewoskrętu, przejścia w Azylu oraz lewoskrętu do pola marketu stacji paliw oraz zatoka autobusowa w okolicy. Szanowni Państwo, ja tu chciałem się trochę na chwilkę zatrzymać. Większość z Państwa pewnie jak pamięta koncepcje, które kiedyś żeśmy przedstawiali, to one zakładały tutaj na odcinku między Rondem w Kosakowie, a Rondem w Pierwoszynie. Zakładaliśmy jezdnię dwujezdniową po dwa pasy ruchu z pasem rozdzielczym na całej długości. Wtedy wówczas mówiliśmy, że to rozwiązanie jest o tyle niefortunne, że chcąc na przykład dojechać na cmentarz, na stację benzynową czy do pola marketu, z Kosakowa by trzeba było jechać do Pierwoszyna, robić nawrotkę i tutaj. Tak samo powrót z tych miejsc na przykład do Pierwoszyna przez Kosakowa nawrotkę. W tej chwili zmieniliśmy to, tak przeanalizowaliśmy wszystko, że nie ma tutaj takiej konieczności, żeby tutaj budować jezdnię dwujezdniową w pasach ruchu. Także jest jakby jezdnia jednojezdniowa po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast są wyodrębnione lewoskręty, czyli będziemy mogli spokojnie, jadąc z Kosakowa lewoskrętem, skręcić w ulicę Niezapominajki, bo jest z ulicy Niezapominajki, czy w kierunku na cmentarz, czy do kościoła, czy na przykład na stację benzynową, a kolejny lewoskręt będzie do Polo Marketu i tak samo z tych dwóch wjazdów będzie można skręcić bezpośrednio w lewo w kierunku Pierwoszyna. Także nie trzeba będzie już robić takiej nawrotki. Myślę, że to rozwiązanie raz, że będzie tańsze na pewno od tamtego, bo nie trzeba będzie aż tak rozbudowywać, a dwa, myślę, że będzie równie funkcjonalne, a nawet może będzie bardziej, że jeszcze bardziej. Są też tutaj przygotowane dwie zatoki autobusowe, między innymi na wysokości cmentarza i stacji benzynowej, bo wiemy, że tam też ruch autobusowy się odbywa. A chodniki będą po obu stronach? Chodniki po obu stronach zaprojektowano. No, układ drogowy jest kompleksowy pod względem obsługi pieszych i rowerzystów. Tak? Ścieżka rowerowa, tak jak tutaj jest jednostronna, to jest ten odcinek z wykorzystaniem w tej chwili tego ciągu pieszo-rowerowego, który jest. Rondo C,